Cześć. Z tej strony Artur Bobut-Farowski. Witam Was w studiu Guitar Stories i zaprezentuję Wam dzisiaj efekt Golden Reverberator od Universal Audio. Jest to reverb w kostce. Universal Audio zadbało o to, żeby miał dwa procesory. Działają one niezależnie od siebie, więc czy będziecie korzystać z głównego włącznika lub tego od presetów, to będą one przechodzić między sobą płynnie. Jest to cyfrowy reverb, ale ma on za zadanie odwzorowywać najlepsze analogowe efekty, które istniały na przestrzeni lat. Mamy tutaj kilka opcji do wyboru i jedną ukrytą, o której zaraz Wam powiem. I każda z tych opcji reverbu ma też swoje mody. To, co zagrałem na początku, było na ustawieniu środkowym, na ustawieniu Spring 65. W normalnym modzie, tak zwanym. Wszystko jest na środek, tak jak widzicie. Mamy 6 różnych pokrętł, tylko te pokrętła przy każdym typie reverbu działają troszeczkę inaczej. Jak się wgłębimy w tego springa, to on sam z siebie, już ustawiony w ten sposób, możemy sobie ustawić jego pre-delay, mix czyli jak słyszycie, możemy grać samym reverbem. Ja preferuję ustawienie na środek, aczkolwiek tego reverbu nigdy za mało. Tak też decay, czyli tak zwany ogon reverbu. I schodzimy na dolne pokrętła. Mamy pokrętło basu, które odpowiada nam przede wszystkim za dolne odezwanie się sprężyny. Górę. Albo jej absolutny brak. I także rozbujanie się sprężyny. Tutaj mamy właśnie tą opcję mod. Zacznijmy od skrajnej. Albo jak najbardziej tight sprężyny. Następnie przechodzimy trochę wyżej. Tak jak widzicie, poza pokrętłami mamy tutaj ustawienia z wyborem reverbu i save'owaniem do tego przycisku preset oraz wybór tak naprawdę typu tego reverbu, który już wybraliśmy. Pierwsza opcja to jest bright. Druga opcja to jest opcja smooth. Bright, wydaje mi się, jest takim bardziej odwzorowaniem tej prawdziwej sprężyny, która była na przykład w Blackface'ie Fendera. Ten smooth na przykład już jest takim ukłonem w kierunku nowocześniej brzmiących sprężyn. No i jest też tak zwana sprężyna ambientowa. Więc jak widzicie, ta opcja jest bardzo bogata. Tak naprawdę to ustawiłem to tylko na środek, żeby było, powiedzmy, pozycja wyjściowa. A jeżeli miałbym w tym pogrzebać, to wydaje mi się, że zrobiłbym to mniej więcej tak. Fantastycznie brzmi ten ogon. Możemy też sobie spróbować zrobić bardzo krótką sprężynę. Na przykład wtedy podejdę do tego tak. Następnie przechodzimy dalej. Jest opcja plate. Tak jak wcześniej Wam wspominałem, też plate ma 3 różne opcje. Są one opisane jako plate 1, plate 2 i plate 3. Wydaje mi się, że chodzi o rodzaj, tak jak w analogowym układzie płytkowym, to pewnie wybór jakby
ilości tych płytek. Przede wszystkim opcja podstawowa, znowu wrócę do środkowego ustawienia. Od razu słychać, że jest to zupełnie inny charakter niż reverb sprężynowy. Słyszymy, że ta płytka jest bardzo okrągła. Muszę też nadmienić, że efekt jest ten stworzony do tego, żeby był on użyty w stereofonii. Wtedy słyszymy absolutnie pełny zakres, jak się odzywa. Druga opcja. Słyszymy, że reverb jest szerszy. I trzecia. Ten już powoli wypełnia pomieszczenie. Natomiast jeżeli chodzi o opcję mod przy plejcie, to będzie ono odpowiadało za jakby głębokość i rate. Jeżeli możemy zagrać samym reverbem. Spróbujemy wrzucić do takiego najprostszego ustawienia. Jako krótki plate świetnie się będzie też sprawdzał. Jako trzeci typ reverbu mamy tutaj Hall 224. Jest w trzech typach. Roomu, małej hali i dużej hali. Jak brzmi? Zrobimy małą korekcję. Jest w tym pierwszym modzie roomu. Fajnie się skrada. Mała hala. I duża hala. Aż prosi się, żeby było trochę głośniej. W tym wypadku mod jest opcją chorusa. Jeżeli zarejestrujecie swoje urządzenie na stronie Universal Audio oraz pobierzecie aplikację na telefon, będziecie mogli wykorzystać inne efekty. Jako dodatek do reverberatora jest Chamber plus Plate. Wspomnę wam tylko, że korzystając z aplikacji będziecie mogli przy okazji ustawić sobie routing, czy ma być on true bypassowy, czy trailowy. Jeżeli chodzi o rodzaje tego dodatkowego efektu, to jest to Perk Plate, Cons Plate i Chamber. Jak brzmią? Zobaczmy. Drugie ustawienie. Jak słyszycie, ta czwarta opcja efektowa jest zupełnie inna od plate'a, którego mamy już normalnie fabrycznie. Dlatego uważam, że warto go ściągnąć, szczególnie dla ustawienia const.
Efekt ten ma bardzo dużo do zaoferowania. Tak naprawdę dopiero ruszyliśmy na miastkę tego, co można z niego wykręcić. Warto, uważam, zarejestrować się i pobrać ten dodatkowy. I tak samo zapisywanie presetów jest bajecznie proste. Jeżeli mamy to ustawienie właśnie, to zapisujemy je przytrzymaniem. I teraz. I na główny możemy sobie ustawić z powrotem mojego ulubionego Spring Reverba. Słyszeliście też, że dwa osobne procesory nie powodują żadnych zakłóceń przy zmienianiu ciągłym efektu. Uważam, że jest to jeden z najfajniejszych i najciekawszych reverbów obecnie na rynku i niewątpliwa konkurencja dla wielu, wielu dobrych firm. Down there.